Jeżeli mówimy tutaj o rozdzieleniu samorządów kompetencji rządowych, ja osobiście, Ruch Kukiza, jesteśmy dwoma rękoma za. Oddanie samorządowcom, oddanie społeczeństwu tak naprawdę, oddanie obywatelom możliwości budowania czegoś na swoich małych ojczyznach, to jest to, czego my chcemy. My chcemy oddać obywatelom tak naprawdę Polskę i przywrócić Polskę obywatelom. W tym momencie państwo, w którym żyjemy, jest państwem partiokratycznym, rządzą partie, natomiast tutaj na dole w społeczeństwach samorządowych chcemy jak największej osób niezwiązanych z partiami politycznymi, związanych z regionem, związanych z ludźmi, z osobami, które z tego terenu się wywodzą. Dlatego widzę potrzebę zmian, widzę możliwości. Sam jestem tego przykładem. Jeszcze rok temu byłem normalną osobą, która gdzieś tam sobie pracowała, a teraz jestem kandydatem do Sejmu Rzeczpospolitej i jestem przykładem na to, że można. Przykładem dla ludzi, którzy chcą coś zrobić dla Polski i myślę, że tutaj te samorządowe kompetencje są dużo dla nas ważniejsze niż to, co dostajemy gdzieś tam odgórnie z centrami. Dlatego jesteśmy za rozdzieleniem tych kompetencji i tego będziemy pilnować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o udzielenie odpowiedzi pana Michała Jana. Samorząd jest niezbędny do właściwego funkcjonowania państwa. Można dyskutować nad pewnymi rozwiązaniami. Niemniej jednak to samorząd jest bliżej codziennych problemów neobywateli. I dlatego dyskusja, czy on spełnił oczekiwania, czy nie spełnił, polega w zasadzie nie na realizacji tego zadania przez samorząd, ale tutaj niestety winę za te wątpliwości ponosi państwo. Państwa, już kilkakrotnie w dzisiejszych wypowiedziach powtórzyło się to, że ostatnie 8 lat można powiedzieć tak, nowo narastające problemy samorządności z powodów bardzo prozaicznych. Państwo, nie dając sobie rady z oświatą, przerzuca wszelkie swoje zadania na oświatę, ale finansowe, ale przy okazji tak się składa, że oszczędza na tym. Czyli to, co państwo wcześniej wydawało, nie wszystkie pieniądze idą na szczeble samorządowe. Dotyczy to oświaty. Mamy w ostatnich 8 latach, my to nazywamy zwijanie się polskim powiatowym. To tutaj obywatele muszą załatwiać swoje sprawy na szczeblu gminy, na szczeblu powiatu przede wszystkim. Województwo już raczej mniej. A to te najniższe dwa szczeble samorządu zostały najgorzej potraktowane, jeśli chodzi o przekazywanie funduszy na wykonywanie tych zadań. Bo przecież podatki zbiera państwo, czyli dochody ma państwo i ono dopiero rozdziela według określonych algorytmów te pieniądze na powiaty. I dopóki ta Polska powiatowa będzie się zwijać, bo to dotyczy nie tylko szpitali, widzimy szpitale, szkoły ponadgimnazjalne, nadzór budowlany, ale to proszę państwa, nawet takie drobne rzeczy jak biblioteki gminne czy poczta na wsi. Rozwijanie tej Polski powiatowej wiąże się właśnie z to, ono w doskonały sposób obrazuje stosunek obecnego państwa w ostatnich 8 latach do Polski tej właśnie Polski powiatowej, gminnej, wiejskiej, powiatowej. I dopóki to będzie funkcjonowało, Polska się będzie zwijać, bo w dużych miastach mieszka
nie mieszkają wszyscy w dużych miastach, w Warszawie, Katowicach, Gdańskiej czy Wrocławiu. Polacy mieszkają w dużych miastach, ale równie dużo mieszka obywateli Polaków na mniejszych miejscowościach. I to one zostały szczególnie dyskryminowane. Samorząd ma przed sobą przyszłość, ale nie przy tej władzy. Dziękuję. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie 3 pana Edwarda Kosmana. Proszę Państwa, odpowiedź brzmi tak. Trzeba podzielić te kompetencje, bo państwo scentralizowane, państwo, które jest daleko od społeczeństwa, no podejmie takie decyzje, a nie inne. I dlatego patrząc na polską wieś, patrząc na tą ojczyznę gminną, ojczyznę powiatową, ja patrzę z perspektywy, że faktycznie ludzi na wsi z jednej strony gospodarstw ubywa, z drugiej strony ludzi na wsi przebywa. Ludzie nie chcą mieszkać w mieście, chcą mieszkać w zdrowym klimacie na wsi i widzimy na przykład gminy Stargard, naszego powiatu, że co się dzieje wokół naszego pięknego miasta gminy Stargard. Czyli mieszkańcy idą na wieś i to jest dobrze. To jest dobrze. Jeżeli w tym centralizowanym państwie faktycznie rozdział tych środków i zadań jest taki jak dzisiaj, no niestety przede wszystkim muszą być to ustalone priorytety. Jeżeli gmina czy samorząd powiatowy zajmuje się określonymi zadaniami, na które musi mieć środki, a budżet jest oczywiście, wiem jaki jest, to wszystko odbywa się kosztem właśnie tego samorządu powiatowego. On nie może realizować swoich zadań ustawowych. On nie może, jest to kombinowanie, łatanie dziur. Dlatego mówię, trzeba jedno być, zrobić. Zobaczyć pewne rzeczy od drugiej. Jeszcze raz powtarzam. Właśnie od tu z moim Stargardem. Faktycznie z jednej strony park przemysłowy. Dobrze, miejsce pracy. A z drugiej strony patrząc na gminę, na miasto. Rozwój własnego rzemiosła. W rozwój właśnie takich rodzinnych firm. Ja powiem Państwu bardzo prosty przykład. Ja jako rolnik, prowadząc produkcję prozaiczną ziemię. Odstawiałem je jeszcze 10 lat temu do 40 sklepów takich małych. Dzisiaj nie odstawiamy ich nie ma. I przede wszystkim samorząd gminny powinien i powiatowy zadbać, i mówię już to połączeniu samorządu miejskiego, o własny ten taki mały biznes. I on powinien mieć wsparcie. Nie ulgi podatkowe, tak. A ja się pytam, co mam? Ja powiem przykład Świątkiewicz. Świątkiewicz, zakład rzeźny. Nie wiem, czy wytrzyma jeszcze rok, czy dwa. Bo wszystko wokoło właśnie na powiecie zostało zlikwidowane. Zwijamy się. Jeżeli mówimy o rozwoju metropolii, czyli rozwój centralistyczny, a zostawiają całą resztę, nie może. Musi być zrównoważony rozwój. Tu muszą być inwestycje, tu muszą być kierowane pieniądze. Pieniądze na pracę. Pieniądze na rozwój przyszłych ludzi. Ulgi podatkowe. Dlaczego tam są ulgi podatkowe? Dlaczego supermarkety? Ja wiem, że się cieszył, ale dla mnie, dla nas, przedsiębiorców jest to tragedia. My tam nie mamy sklepu. 70% tego towaru przychodzi z zewnątrz. Nie tutaj się produkuje. I dlatego my, jako rolnicy, mówię, chcemy mieć z wami kontakt, produkować tą zdrową żywność poprzez tak zwaną bezpośrednią sprzedaż, którą tu prowadzą różni. Bardzo. I dlatego mówię, że to jest najważniejsza rzecz. Poprosimy pana Marka Synowieckiego. Patrząc na funkcjonowanie samorządu powiatowego miejskiego, gminnego i na relacje z władzami centralnymi, dochodzę do wniosku, że formalnie oczywiście jest pilnowana kwestia rozdziału kompetencji rządowych, samorządowych. Ale już nieformalnie, nie tak do końca. Bo to jest taka pokusa, której ulegają każde firmy rządzące, nie tylko te obrośny lat, tylko każda liga, każda tradycja od roku 90. wzwyż ulega takiej pokusie, żeby jednak ostatnie słowo zachować dla siebie. I stąd jeszcze nie doczekaliśmy się na przykład takiego zjawiska, że samorządy, czy wojewódzkie, nie, może jednak wojewódzkie coraz bardziej się samodzielniają, ponieważ przychodzi z pomocą bardzo zwanego Brukselu i głosie środków unijnych. Ale samorządy właśnie miejskie i gminne nie są traktowane przez rząd po prostu po partnerstwie.
jako partner współpracy, dyskusji. Zawsze jest ten poziom ja władza, on klient. On prezydent miasta, on starosta powiatowy, czy on marszałek województwa. Ewentualnie to jeszcze zależy od układu sił koalicyjnych czy partyjnych, czy ten klient jest nam bliższy czy dalszy. Uważam, że z tym trzeba zerwać, przede wszystkim samorząd powiatowy i miejski, gminny, powinien być budowany po prostu po partnerstwu. To jest jedna sprawa, żeby te kompetencje i rozdział kompetencji były należy zachowane. A druga sprawa to przejrzystość i przewidywalność w polityce, którą państwo realizuje wobec samorządów trzech szczebli. Chodzi o to, żeby coś można było zaplanować w ciągu kadencji i poznać. Patrz na przykład na podnoszone wielokrotnie kwestie utrzymania i budowy dróg w powiecie strażackim. Mamy 590 km dróg w powiecie, na których utrzymanie powiat ma około 3,5 miliona złotych rocznie. 3,5 miliona złotych na 590 km dróg. Inna kwestia. Budowa nowych dróg, czy remont tych, które są w tej chwili. Średnio w skali roku około 4 milionów może ktoś powie na utrzymanie, remont, budowę nowych dróg. I mamy taką sytuację, że jestem na przykład zachwycony odcinkiem Morzyca Kolin, a potem nagle mój wynalazek wpada w dziury i kolejne wychody. I tak po kawałku, dzięki temu, że tutaj mamy schetynówkę, program, który się natychmiast urywa, czekamy na kolejne rozwiązanie tego problemu. Tutaj mamy kolejny pomysł, który zależy od tego, czy to się dobrze sprzeda program wyborczy. Więc mi brakuje dwóch rzeczy. W tym, żeby ten rozdział kompetencji od państwa i władz samorządowych był czytelny i jasny. Czyli traktowanie samorządów po partnersku, a druga sprawa przewidywalności relacji państwo-samorząd. Prosimy o odpowiedź na trzecie pytanie pana Marcina Wojciechowskiego. Nie chciałbym... Halo? Coś nie działa. Czy pan dobrze działa? O, teraz będzie działać. Ktoś wyłączył. Właściwie. Przepraszam. Z przyzwyczajenia. Nie ma opcji, żeby zgłosić. Nie, oczywiście to był żart. Nie chciałbym oceniać zasad kompetencji, czy są należycie realizowane, czy też nie. Z wieloma działaniami aktualnie podejmowanymi sam się nie zgadzam. I chciałbym zaznaczyć, że postępuję tutaj bardziej siebie. Tym bardziej, że nie miałem do czynienia do tej pory i wiadomo. Powinniśmy jeszcze raz zaznaczyć, iż państwo powinno dawać kierunki rozwoju przede wszystkim, a nie ingerować bezpośrednio w powiat. Samorządy powiatowe mają wielkie problemy, powinno się załatwiać na miejscu. Jeżeli chodzi aczkolwiek wiadomo, że kwestia dochodzi w kwestiach finansów i zgadza się z kolegami też, że w finansach jest niestety nie tak, jak być powinno. Na koniec tutaj bardzo zaskoczyła mi wypowiedź pana Michała, przepraszam, że tak bezpośrednio, który mówi o decentralizacji całości, a wiadomo, że partia, którą reprezentuje, raczej dąży do centralizacji wszystkiego w powiecie. Przepraszam, w rządzie Warszawy. To pani to zostało. Przepraszam, do widzenia.